Obserwując m.in. media społecznościowe, można było zauważyć, że pasażerowie wrocławskich autobusów często narzekają, że jest w nich zbyt gorąco latem i zbyt zimno zimą. MPK postanowiło wyjść naprzeciw potrzebom pasażerów i wprowadzić tak zwany gorący przycisk. Już od 1 września uruchamiamy w naszym taborze autobusowym tak zwany gorący przycisk, czyli przycisk do otwierania drzwi w autobusie. Jest to system bardzo dobrze znany naszym pasażerom z tramwajów i dokładnie na takiej samej zasadzie będzie funkcjonował w autobusach. Decyzja o wdrożeniu tego systemu została podjęta ze względu na pasażerów, którzy często narzekali na temperatury w autobusach. Zrobiliśmy to na wniosek tak naprawdę samych pasażerów. Przypomnijmy, że w tej chwili drzwi w autobusie otwierają się automatycznie na przystanku. Wszystkie drzwi, niezależnie od tego, czy pasażerowie faktycznie korzystają na danym przystanku z wszystkich drzwi, czy na przykład jest tylko kilku pojedynczych pasażerów przy jednych drzwiach, to otwierają się wszystkie. Zimą zimne powietrze wtedy dostaje się do autobusu, latem ucieka klimatyzacja. Wrocławskie MPK na bieżąco monitoruje potrzeby pasażerów, a wnioski czy skargi można składać na kilka sposobów. My jesteśmy otwarci zarówno na sygnały płynące od naszych pasażerów, którzy przychodzą na przykład na spotkania, na dyżury z prezesem MPK Wrocław. One się odbywają w każdą środę. Przychodzą także do nas zgłoszenia mailowe. Pasażerowie komunikują się także z nami na Facebooku. Mamy ponad 33 tysiące fanów na Facebooku, więc ta armia pasażerów, którzy kontaktują się z nami przez internet, także jest bardzo duża i my się wsłuchujemy w wszystkie te głosy. Z gorącego przycisku będzie można korzystać w większości autobusów. Jedynie w tych najstarszych system nie zostanie wdrożony. MPK chce sukcesywnie zwiększać liczbę pojazdów, na których pojawią się naklejki informujące o konieczności otwierania drzwi za pomocą przycisku. Funkcjonował będzie w około 200 pojazdach komunikacji miejskiej poruszających się po ulicach Wrocławia. To dotyczy zarówno pojazdów MPK Wrocław, jak i firmy Michalczewski. I sukcesywnie każdy nowy autobus, który dołączy do naszego taboru, przypomnijmy, że już jesienią tego roku przyjedzie 50 nowych przegubowych Mercedesów, one też już będą w ten system wyposażone. Gorący przycisk we wrocławskich autobusach pojawi się już na początku września. Pozostaje mieć nadzieję, że nowe rozwiązanie szybko się przyjmie, wszyscy pasażerowie będą pamiętać o wciśnięciu przycisku i każdy z nich odjedzie odpowiednim autobusem. Dla Echo24, Mateusz Lubański.